Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po raz kolejny na rozmowach w telewizji Nieodpowiedzialni. A dzisiaj moim gościem będzie pani Marzena Rudnicka, założycielka oraz prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Tutaj pochwalę się za panią prezes, że to jest platforma służąca integracji podmiotów i ludzi wokół szeroko pojętego wpływu starzenia się społeczeństwa i długowieczności na kształtowanie się rynków oraz społeczeństw. Dzień dobry pani prezes. Cieszę się bardzo, że dołącza pani do nas. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Też się cieszę, że jestem z państwem. A na początek proponuję, abyśmy zaczęli od jakże prostej rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje, to znaczy od tego, abyśmy podali definicję tego, kim jest seniorka albo kim jest senior, czyli osoby, o których będziemy rozmawiać. No nie jest to proste pytanie, to wyzwanie na początek rozmowy, jakie dostałam, ale lubię wyzwania, więc dziękuję. No nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie są dyskusje, kim jest senior i w ogóle jak mówić do osób, które są starsze, a jeżeli starsze, to od kogo. Oczywiście istnieją również tak zwane formalne definicje, które służą do potrzeb badawczych, prawda, czy wypowiadania się co do legislacji w pewnych obszarach. W Polsce istnieje ustawa o osobach starszych, tak się nazywa ustawa o osobach starszych i tam jest napisane, że każda osoba, która ukończyła 60 rok życia, jest osobą starszą. Ale znowuż, kiedy zajrzymy do świata marketingu, no to dla marketerów grupa komercyjna, czyli ta, do której jakby uderzają z reklamami, działaniami, kończy się na 49 roku życia. A kiedy pytamy ich o wyobrażenie czy definicję seniora oraz o jego wiek, to mówią, no taki ktoś po 75 roku życia raczej niesamodzielny, no więc pytam, a co w takim razie z grupą 50 lat, 74, jak nazwiecie tego klienta? No i tu zapada milczenie. Z kolei w GUS-ie, w zależności od różnych zestawień, no to tam, prawda, patrzymy na emerytów, prawda, czyli osoby, które już są na emeryturze, czyli 60 lub 65, w zależności czy kobiety, czy mężczyźni. W takich ogólnoświatowych opracowaniach najczęściej osobą starszą jest osoba 65-letnia i starsza. Czyli tak jak pan słyszy, trudno nam powiedzieć, kto to jest, jeśli w ogóle mówimy o pewnej cezurze wiekowej. Natomiast czy w ogóle możemy powiedzieć o takiej osobie senior? To jest długa, długa dyskusja, która ma swoich przeciwników, zwolenników, czy to słowo powinno być używane i tak dalej. Ostatnio czytałam opracowania już te po wybuchu pandemii, co się dzieje właśnie z seniorami w różnych krajach. Przyglądałam się rynkom Stanów Zjednoczonych, z Nowej Zelandii, z Australii. Ale tam też dyskutuje się dużo o słownictwie, no i tak najczęściej pojawia się jednak określenie po prostu starsi, czyli starsi klienci, starsi mieszkańcy, prawda? Czyli nie używamy słowa senior i nie używamy słowa osoba starsza, tylko po prostu starsi bądź dojrzali, czyli dojrzały klient, prawda? Czy dojrzały uczestnik ruchu drogowego, czy prawda, starszy czytelnik, czy grupa starszych czytelników uznaje, że coś jest dobre bądź złe. Czyli tutaj jakby w ogóle odchodzimy od tego wytykania palcem takiej metrykalnej, tej cezury wiekowej, że ktoś raptem jednego dnia wieczorem jeszcze ma lat 59 i 11 miesięcy i 30 dni, a następnego dnia rano staje się osobą starszą, co oznacza, że dostaje nową tożsamość. No tak się nie dzieje. Styl życia płynie tak, jak płyną lata. Jak pani sądzi, czy w warunkach polskich istnieje możliwość szybkiego przekonwertowania się z seniorki, z seniora na osobę starszą albo no, dojrzałego uczestnika ruchu drogowego, o którym pani wspomniała? Sami seniorzy w ogóle, robiliśmy badania wśród seniorów. Jak do pani, pana, ciebie mówić, kiedy jesteś na przykład na emeryturze? Odpowiedzi były bardzo różne. Na przykład, kim jesteś, no to była odpowiedź stypendystą ZUS-u. Albo wielokrotnie dojrzały. I wielokrotnie pełnoletni. Doświadczony. Pojawiały się też odpowiedzi funkcyjne, czyli babcia, dziadek. Prawda? I ja myślę, że seniorzy generalnie chcą, żeby na nich patrzeć wspólnotowo. To znaczy jesteśmy częścią wspólnoty, mamy bogate doświadczenia, jesteśmy starsi wiekiem, starsi doświadczeniem, jesteśmy mądrzy, dojrzali w rozumieniu mądrości życiowej
I ja myślę, że kontekst jest ważny, żebyśmy w kontekście umieli użyć tego pojęcia tak, abyśmy nie obrażali tych osób, bo kiedyś przecież w ogóle w dawnych latach mówiło się starzec, staruszka, prawda, albo stara osoba, prawda. Do dziś naukowcy używają jeszcze często takich pojęć. Dziś one są uznawane za obraźliwe i w zasadzie wyszły z potocznego użycia. A więc seniorzy są, myślę, bardzo elastyczni, ale chcą się czuć częścią. Co jest największą krzywdą, jaką można wyrządzić w dyskusji w ogóle o tej części społeczeństwa, osób, które no, są na emeryturze, tak to umówmy się, to jest takie powodowanie rozdziału my i oni. My i oni seniorzy, gdzie często paradoksalnie ktoś, kto już jest na emeryturze, też uważa, że to są oni seniorzy, no bo ja przecież emerytką nie jestem, prawda? Więc tutaj wpada się w naprawdę taką czarną dziurę pojęć i braku zrozumienia, o kim mówimy i do kogo mówimy. Czyli powiedziała nam już Pani mniej więcej o tym, w jaki sposób seniorzy sami siebie postrzegają i też trochę zdradziła Pani tego, w jaki sposób... I tutaj sam mam problem, reszta społeczeństwa, czy w jaki sposób ci, którzy jeszcze nie są objęci stypendium ZUS-owskim, patrzą na tych, którzy już mają ten przywilej. Czy jeszcze możemy coś dopowiedzieć, w jaki sposób my patrzymy na osoby starsze w Polsce? Po pierwsze, to seniorom łatwiej zrozumieć, seniorom teraz używam ogólnie tego pojęcia, łatwiej zrozumieć młodych, dlatego że oni młodzi już byli. Więc wiedzą, co w tej głowie takiej młodzieży się dzieje, czy dorastającego człowieka, czy młodego mężczyzny, który pędzi za karierą, a tak naprawdę zabezpieczeniem bytu rodzinie, czy kobiecie, która właśnie chce zostać bądź jest matką. Więc oni ze swojej perspektywy tego ciągu życia, który już przeżyli, mają te etapy za sobą. W odwrotnej sytuacji są młodzi, którzy jeszcze starsi nie byli. Mało tego, kiedy prowadziłam wykład na jednej z uczelni, gdzie audytorium było 20-22-letnie, zadałam pytanie, żeby podnieść, poprosiłam, żeby podniosły rękę te osoby, które chcą zostać seniorami. No to był śmiech na sali i nikt ręki nie podniósł. I potem rozmawiałam o tym, że fajnie, że tak cywilizacyjnie się rozwijamy, że stajemy się społeczeństwem długowiecznym i że żyjemy już 20 lat na emeryturze, to jest taka trzecia część życia, w której możemy się realizować. I zadałam, a kto z Was chciałby długo żyć? No i prawie wszyscy podnieśli ręce. Więc to pokazuje, że jak bardzo nie utożsamiają się młodzi z wizerunkiem osoby długo żyjącej czy emeryta, ale sami chcieliby długo żyć, natomiast to się nie składa, to 2 do 2 nie daje 4, czyli wizerunek seniora, mówią, nie chcemy być seniorami, ale chcemy długo żyć. I to pokazuje, jak bardzo nie rozumieją, do kogo, kim jest senior i jak trudno im zrozumieć potrzeby seniora. Jedynym wyjściem tak naprawdę z tej sytuacji jest to, my w Instytucie przecież od wielu lat zajmujemy się tylko tym, czyli jak kształtować otoczenie, świat na potrzeby przyjazne wiekowi, czyli żeby w każdym wieku nam ten świat pasował. Pracujemy nad tym każdego dnia od wielu lat, a tak naprawdę nauczyliśmy się bardzo szybko, że nie możemy niczego robić bez właśnie tych odbiorców, tych uczestników, tych starszych, ponieważ my zza biurka nie mamy pojęcia, jak to jest, kiedy się jest w takim wieku. Mało tego, jak ci digital natives, czyli ci, którzy się urodzili z laptopem w ręku, nie mają pojęcia, jak to jest, kiedy było się osobą całkiem dorosłą, już pracującą, a na świecie nie było internetu. Prawda? To jest abstrakcja, to jest nie do wyobrażenia sobie, że taki świat istniał. Co nie oznacza, że te osoby nie są w stanie opanować tego, tylko mają pewne blokady, które nie są w stanie wpłynąć na wyobraźnię młodych, dlatego muszą zapraszać na warsztaty, na proces tworzenia produktu, usługi, komunikatu, działań CSR-owych każdych, łącznie z publicznymi rozwiązaniami. Tam muszą być osoby starsze obecne w tym procesie tworzenia, żeby im mówić właśnie, żeby mówić im, co rozumieją i jak to czują. Bez tego po prostu to nie jest możliwe, żeby dobrze to przygotować. Bardzo chętnie jeszcze podejmę wątek cyfryzacji i osób długowiecznych, bo podsunęła mi Pani też myśl, że być może powinniśmy nazywać ich w ten sposób, to znaczy osobą długożyjącą czy długowieczną, szukając jakichś nie,
piętnujących, niestygmatyzujących określeń. Ale teraz, wciąż używając pojęcia senior, chciałbym zapytać, co było największym wyzwaniem w czasie pandemii koronawirusa, podczas jej pierwszej fali dla seniorów właśnie? Jak pani sądzi? Tutaj nawet też mamy za sobą pewną ankietę, pewne badanie, jak również debatę w kontekście skupiającą się na zdrowiu, ale tak naprawdę debata objęła taki psychofizyczny stan osób starszych. W całym tym okresie, bo pandemia się nie skończyła, my jesteśmy w tym procesie cały czas. I to nie są moje słowa, te, które teraz powiem, tylko są słowa jednej z osób starszych, która reprezentuje bardzo duże środowisko osób starszych, a mianowicie przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, która na naszej debacie powiedziała, że pandemia tak naprawdę nie zmieniła niczego w sensie nowych zjawisk w środowisku senioralnym, natomiast wyostrzyła dotychczasowe problemy. Czyli wyostrzyła problem samotności, wyostrzyła problem wyłączenia cyfrowego, wykluczenia cyfrowego i spotęgowała poczucie sprawczości, czyli tego, że te osoby naprawdę chcą być samodzielne, czyli to znowu rzuciło na kolana te wszystkie kampanie pomagamy seniorom, nosimy zakupy i tak dalej, bo tak naprawdę na nich to mogło źle wpływać, na niektóre z tych osób, że one poczuły, że rytm dnia im się łamie i nie mają tej sprawczości i samodzielności, która dawała im siłę w tym pogodnym starzeniu się. Więc ona powiedziała, że te problemy są te same, tylko mocniejsze i oczywiście ta skala, to skalowanie, tych eskalacja problemów faktycznie nastąpiła. I tutaj już przechodząc płynnie do tej cyfryzacji, to muszę powiedzieć, że no wydarzyła się taka rzecz, która też trochę obaliła statystyki, dlatego że my mieliśmy od początku badania, które mówiły, ile to procent w grupie 55 plus, ile w takiej grupie czy innej, korzysta z internetu. I to też były badania TGI, które no, na olbrzymiej grupie respondentów, przygotowywane przez specjalistyczne firmy. A potem okazało się, że z tych osób, które deklarowały, że korzystają z internetu, ich poziom umiejętności był, można to nazwać bierny, czyli na przykład ktoś założył im z bliskich konto na Facebooku, ale one tylko odczytywały sobie, co tam się dzieje. Nie są w stanie obsłużyć bankowości elektronicznej, nie są w stanie założyć sobie ePUAP-u i duża część z tych osób nie posiada skrzynki pocztowej, co z kolei to wszystko jakby wyszło w momencie, kiedy postawiliśmy platformę e-learningową abcsenior.com, żeby tam edukować cyfrowo osoby starsze, gdzie myśleliśmy, skoro 48% korzysta z internetu, no to większość będzie mogła dalej się uczyć. I okazało się, że barierą wejścia był brak posiadanej skrzynki pocztowej, tej elektronicznej, gdzie musieliśmy się nauczyć zakładać, pomóc im założyć przez telefon skrzynkę. Czyli tutaj te statystyki mówiące korzystam z internetu w rzeczywistości nie pokazują tego samego. To była taka puszka Pandory, która pokazała jak bardzo, przed jakim problemem stoimy. Jeszcze na moment wstrzymam się z tym wątkiem cyfryzacji, dopytując o to, dlaczego, jak pani sądzi, jest tak, że seniorzy są grupą, która wciąż nosi maseczki w Polsce, a kiedy nagrywamy ten materiał, przełom lipca i sierpnia, no można zrobić bardzo proste doświadczenie, znaleźć się na ulicy czy w sklepie i zobaczyć, że ludzie w średnim wieku, czy też duża część młodzieży po prostu lekceważy ten nakaz. Nie wiem, czy są statystyki, które by pokazały, jak to jest, bo tutaj z moich obserwacji znowuż wynika to, że ja mieszkam w Warszawie na co dzień. I większość młodych, właśnie tutaj mamy, jakby moje obserwacje pokazują, że jest odwrotnie, to znaczy młodzi, to tacy bardzo młodzi, tacy do 30 lat, osoby praktycznie noszą te maseczki bardzo. I aż jestem pod wrażeniem, jak bardzo. I moi znajomi, którzy mają dzieci w tym wieku, właśnie opowiadają, że te dzieci pouczają rodziców, mówi, słuchaj, no jak mogłeś wyjść bez maseczki i tak dalej, dostają reprymendę. Faktycznie to nasze pokolenie gorzej sobie z tym radzi, z tą dyscypliną. Natomiast co do osób starszych jest bardzo różnie.
I my prowadzimy w Pieninach 3-dzienne domy pobytu. Więc też trochę wiem, co się dzieje w tamtym środowisku i podobnych środowiskach, gdzie często tam wiara w to, że jest pandemia, jest bardzo różna. To znaczy jest takie trochę wykluczanie, zaklinanie rzeczywistości. Nie bawiąc się teraz w jakieś psychologiczne tutaj czy socjologiczne powody, w każdym razie uważają, że pandemii nie ma albo że nie jest tak groźna, jak media podają, więc chodzą do kościołów, nie noszą maseczek, nie zachowują dystansu i trudno nam przekonać te osoby, żeby bardzo tutaj były zdyscyplinowane. Niestety również często się słyszy opinie, że ja już swoje nażyłam i trudno, jakby zapominając, że przecież zarażamy innych, bo tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o młodych, to u nas w zespole też pracuje kilka bardzo młodych osób i one były bardzo od samego początku przejęte tym, że mogą być bezobjawowe, a zarazić swoją babcię lub dziadka lub innego seniora. I to dla nich było tak absolutnie celem w noszeniu maseczek i faktycznie tutaj młodzi bardzo czują odpowiedzialność społeczną za to, żeby innych nie zarazić. Natomiast mam wrażenie, że im starsi, to tym bardziej jesteśmy egoistyczni, że gdzieś tam zapominamy, że okej, no ja mogę nie zważać na moje zdrowie, czy może komuś na własnym życiu nie zależeć, ale to nie tylko o mnie chodzi. I ta solidarność trochę tutaj szwankuje w tej grupie i tutaj nie mogę się zgodzić z Pana opinią, że seniorzy bardziej noszą maseczki niż młodzi, bo z moich obserwacji mam odwrotna konstatacja, natomiast nie mam wyników, nie wiem jakie są dane, to tutaj by trzeba było sięgnąć, może kiedyś ktoś poczyni taki raport. Ja również muszę przyznać, że nie mam dostępu do takich danych, być może jeszcze nie ma albo w ogóle nie będzie. Znowu rzeczywiście moje obserwacje były trochę inne, ale to tutaj możemy też to złożyć na kark przypadku chociażby. A teraz jeszcze zapytam o sytuację w DPS-ach, to znaczy czy sytuacja w DPS-ach podczas pierwszej fali koronawirusa, czy ją należy analizować osobno, wyjąwszy ją niejako z sytuacji w ogóle służby zdrowia w Polsce? To myślę, że jest bardzo trudne pytanie i takie trochę chyba do ministra zdrowia bardziej. Natomiast to, czego brakuje, powiem od strony tej praktycznej, no my sami prowadzimy 3 domy, więc też trochę jesteśmy w tym plus kontaktujemy się z osobami, które prowadzą DPS-y. Te wytyczne, które są GIS-u i ministra zdrowia, one nie są zero-jedynkowe, bo powodują jakieś białe plamy w rygorze, prawda, dostosowania tych placówek. Nie ma, o ile sanepid ma obowiązek akceptowania wytycznych w poszczególnych powiatach co do przedszkoli i żłobków, to nie ma takiego obowiązku co do domów seniora, zwłaszcza dziennych, które, mówię teraz o placówkach dziennych, bo akurat my mamy takie, czyli tak naprawdę dobra wola sanepidu mówi o tym, czy sprawdzą te nasze procedury, czy nie, a odpowiedzialność całkowita i w tym karna leży na dyrektorze placówki. Więc tutaj brak jasnych wytycznych jest dużym problemem, ale to, jak słyszałam, również szkoły na to się skarżą, dyrektorzy szkół, że sytuacja jest podobna, więc tutaj też. Kolejna rzecz to dostęp do środków ochrony osobistej. Od początku pandemii był z tym olbrzymi problem, potem było chyba trochę lepiej. W tej chwili jest problem z dostępem do takich rzeczy jak fartuchy i niektóre elementy, ale generalnie jakoś już sytuacja się poprawiła. Natomiast w innej służbie zdrowia, trudno tutaj porównać, bo też służba zdrowia składa się, pamiętajmy, bo że ludzie nie przestali nagle chorować, prawda? Więc nadal mamy onkologię, nadal mamy hospicja, nadal mamy przychodnie i specjalistów i zamknięte i otwarte i tak dalej, więc jakby porównując na przykład domy seniora, te całodobowe do na przykład hospicjów, no to i tu wyzwaniem jest to, że nie mogą bliscy odwiedzać tych osób. Że ta faktycznie samotność i cierpienie tych osób jest spotęgowane brakiem kontaktu z bliskimi. Więc tutaj DPS-y są w takiej sytuacji, jak na przykład szpitale czy hospicja w służbie zdrowia. Wiadomo, że tak samo jeśli chodzi o ryzyko, prawda, śmierci tych podopiecznych, którzy byliby zakażeni koronawirusem, w takich placówkach pewnie też jest bardzo podobne, jeśli myślimy na przykład o pacjentach onkologicznych i osobach starszych, no to i tu to ryzyko jest olbrzymie i tak samo wielki stres i tak samo potrzeba pomocy i wsparcia.
Tutaj nie chcę wchodzić w rolę eksperta z tej dziedziny, bo nim nie jestem, ale z tych rozmów, które prowadzę z dyrektorami domów seniora, no to na pewno to wsparcie co do wiedzy, czyli to poprowadzenie w przygotowaniu kryteriów zero-jedynkowe bardzo, bardzo by się przydało ze strony organów publicznych i nadzoru epidemiologicznego oraz łatwiejszy dostęp do środków ochrony osobistej, w tym do finansowania tych zakupów, bo pamiętajmy, że te koszty pojawiły nam się, mimo że nie było nigdzie w pozycjach budżetowych na to budżetów plany. Więc tutaj te wyzwania może tak prosto pozwolę sobie wymienić. Wspomniała już Pani o potrzebach seniorów, takich jak chęć, potrzeba przełamania samotności, sprawczość, czy włączenie cyfrowe. Czego seniorzy potrzebują najbardziej jeszcze oprócz tego w czasach normalnych, kiedy nie ma zjawiska czarnego łabędzia w postaci koronawirusa? No, seniorzy potrzebują przede wszystkim kontaktu z drugim człowiekiem. I tutaj akurat Polska ma się czym chwalić, ponieważ nasze więzi rodzinne są naprawdę fajnym zasobem, który nas wyróżnia. I w ogóle taka chęć bycia z drugim człowiekiem. W Polsce mamy, nie wiem, czy nie najwięcej uniwersytetów trzeciego wieku, co też nas wyróżnia. Więc nasi seniorzy chcą mieć wokół siebie ludzi, chcą się rozwijać, chcą być aktywni, więc znowuż tutaj chcę obalić śmiało stereotyp, że senior to jest ktoś, kto siedzi sam na kanapie, w kapciach nie wychodzi z domu i z nikim nie chce się spotykać. Wola i chęci są inne, aczkolwiek faktycznie, jeżeli taka osoba zostanie sama i wejdzie jej to w nawyk, że tak powiem, nikt do niej nie dotrze, nie wyciągnie tej pomocnej dłoni w pewnym momencie, może taki stereotyp i taka, czy nie taki stereotyp, tylko taki styl życia się przyjąć. Natomiast generalnie to potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem jest, myślę, tą numer jeden. A tak naprawdę, gdybyśmy zapytali o wartości, bo takie pytania zadawaliśmy w badaniu naszym, co jest dla Ciebie w życiu największą wartością, to na pierwszym miejscu było zdrowie. Na drugim właśnie relacje, na trzecim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, szacunek, tutaj te dwa elementy. I zdrowie to chyba kwestia oczywista, natomiast relacje to jest wyzwanie dla nas młodszych pokoleń, żebyśmy to my o tym pamiętali i czerpali z tego przyjemność i byli w tym systematyczni, żeby to faktycznie był nawyk kontaktu z rodzicem czy z dziadkiem, z babcią. Żeby zapytać o to, jak na te potrzeby reaguje otoczenie i też szeroko rozumiany rynek, no właściwie trzeba by też wiedzieć, czy te potrzeby są znane w ogóle w rodzinach. Czy te potrzeby są już zakomunikowane rynkowi? Czy możemy tutaj powiedzieć o jakimś stopniu zaawansowania? To jest pytanie dosyć trudne, bo oczywiście najłatwiej odpowiadać na potrzeby, które są zwerbalizowane i głośno komunikowane. I tutaj znowu już jednak wrócę w tej dyskusji do tej izolacji społecznej do tej czasu epidemii w Polsce, dlatego że bardzo wybrzmiała potrzeba pomocy osobom starszym w domu, czyli było senior musi zostać w domu, prawda? Należy, to była instrukcja i z telewizji, i z radia, i z prasy, wszędzie szły instrukcje. Dowieź zakupy seniorowi, zapytaj czy ma leki, pomóż w umówieniu się do lekarza czy w recepcie. Więc społeczeństwo dostało instrukcje i wzrosła jakby chęć pomagania innym, ale innym, kiedy to pytanie drugie doprecyzowało, było, że rodzinie, czyli właśnie osobom starszym. I faktycznie młodzi ruszyli w pomoc swoim rodzicom, poczuli taką naprawdę zew tego ratowania ich przed koronawirusem poprzez robienie im zakupów, wspomaganie, dzwonienie i tutaj to fajnie się odbywało. Natomiast no to była wyraźnie zaznaczona ta potrzeba. Ona została głośno powiedziana. I myślę, że gdyby powiedzieć teraz głośno o tym, na przykład włącz internet swojemu bliskiemu, pomóż mu wejść w ten e-świat, gdyby to wybrzmiało tak samo głośno i dokładnie, to myślę, że też odpowiedź by wpłynęła.
Bo tak naprawdę to często jak się rozmawia z tymi właśnie seniorami, dlaczego nie poprosiłeś, czy nie poprosiłaś wnuczka, żeby cię nauczyła obsługi smartfona, bo ja się wstydzę, albo często się słyszy, a oni mają tam swoje zajęcia, nie będę przeszkadzał. Często tak to wygląda, że oni krępują się, a nie są przyzwyczajeni do tego, że im się pomaga. Nawet często jak się wolontariusze jak pomagają, to oni chcą płacić jakieś, prawda, 2 złote za pomoc czy coś, bo czują się zobowiązani. Trochę ich to krępuje, że przyjmują pomoc. Więc to tak to w praktyce wygląda. Trzeba przyjść po prostu z tą pomocą i dojść, być w kontakcie. A do czego są potrzebne seniorom cyfrowe narzędzia komunikacji? Nie wiem, czy dobrze usłyszałam pytanie. Do czego są potrzebne cyfrowe narzędzia komunikacji? No i tutaj seniorzy bardzo jasno o tym mówią i piszą, że mówią, jak już, bo oni w ogóle w tej chwili żądają i są naprawdę zdeterminowani, żeby się nauczyć tego całego internetu i smartfona obsługi i naprawdę są zdeterminowani w tym. I oni właśnie mówią, że my myślimy, my młodzi myślimy, że im internet to jest tak jak nam potrzebny do rozrywki, a wcale nie, bo im jest potrzebny do życia. Nawet padają takie określenia. I co to znaczy do życia? Jak tak się zadziało, że trzeba było chodzić raptem z każdym rachunkiem na pocztę, na poczcie kolegi, poczta krótkoczynna, prawda? Więc wszystko zaczęło być skomplikowane. Do tego nie wszędzie można było zapłacić gotówką. To duża część społeczeństwa zobaczyła, kurczę, jestem trochę mi się zatrzasnęły drzwi. No dobrze, ale można nadrobić. Bo potrzebuję mieć konto w banku albo potrzebuję, jak już mam konto, nauczyć się w końcu tej bankowości elektronicznej, bo w końcu rozumiem, po co to mi jest potrzebne. Wszyscy mówią, że trzeba mieć ePUAP, no to ja też chcę mieć ePUAP, bo jak Urząd Skarbowy napisze do mnie czy ZUS, no to chcę wiedzieć, co napisze. Muszę mieć pocztę elektroniczną, no bo coraz częściej się komunikujemy przez pocztę elektroniczną. No i chcę widzieć się z bliskimi na WhatsAppie czy Messengerze, czy pokazać już najfajniej by było siebie na Facebooku, bo to jest bardzo modne teraz, żeby tam mieć swój profil. I ta chęć komunikacji i takiej obsługi świata zdalnej jest absolutnie numer jeden. Kolejna rzecz to kupowanie w internecie. Seniorzy badania pokazują, są bardziej skrupulatni w dokonywaniu zakupów, to znaczy częściej niż przeciętny internauta korzystają z porównywarek cenowych i opinii o produktach i usługach. Czyli sobie mają czas, siadają przed tym komputerem i analizują, zanim kupią. Do tego bardzo dynamicznie wzrasta właśnie e-commerce, czyli to, że sięgają po takie rozwiązania, żeby coś sobie zamówić do domu, bo zobaczyli, że można w razie czego zwrócić, że jest taki sam system reklamacji i takie same prawa konsumenckie, że często już na tych stronach jest też infolinia, gdzie można zadzwonić i dopytać o coś, czyli że to nie jest takie straszne, że gdzieś tam wysyłam pieniądze i nie wiadomo, czy do mnie przyjdzie towar. Więc tutaj też przenoszą się z zakupami, bądź znowuż nie trzeba dźwigać, zwłaszcza jak ktoś mieszka gdzieś na piętrze, nie ma windy, prawda? Więc to zaczyna być problemem. I tutaj internet seniorom służy naprawdę do bardzo praktycznych czynności dnia codziennego, do na przykład też czytania informacji, bo znowuż w telewizji mamy cały czas bardzo emocjonalnie to wszystko podawane, prawda? Tutaj się wydarzyło, tam ktoś zginął, tutaj już kolejne przypadki i tak dalej. No i też każdy obserwuje, nie tylko osoby starsze, że takie ciągłe oglądanie tych wiadomości w telewizji potrafi podnieść ciśnienie, że to nie jest takie spokojne i selektywne przyjęcie tego, co się dzieje na świecie, a tymczasem korzystając z internetu można sobie jakby zbudować takie kanały komunikacji, gdzie czytamy tylko to, co nas interesuje w danym, wybranym przez nas momencie. Natomiast internet nie służy, generalnie patrząc na statystyki, nie służy do rozrywki, nie służy do oglądania filmów, nie służy do słuchania muzyki. Tutaj jeszcze korzystają z tradycyjnych źródeł i z linearnej telewizji, więc to nie jest jeszcze popularne w tej grupie wiekowej. Czy teraz instytut, który pani założyła i który prowadzi, ma jakieś kursy rozwoju kompetencji cyfrowych dla seniorów? Co teraz jest na agendzie, takim rzeczywiście skutecznym sposobem zachęcania seniorów do tego, żeby się otwierali oni na rzeczywistość cyfrową? No u nas właśnie też pandemia spowodowała coś, czego nie planowaliśmy w działaniach, czyli stworzenie platformy e-learningowej dla
tych, którzy będą chcieli z niej korzystać, ale oczywiście, że kierowana jest dla osób tak naprawdę 60+ i faktycznie najwięcej takich mamy. Więc pod koniec marca już udało nam się uruchomić pierwszą część, jakby taką ogólnoinformacyjną stronę abcsenior.com, gdzie były przede wszystkim informacje o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o pandemię, które były ze sprawdzonych źródeł, głównie tych publicznych, żeby unikać fake newsów. Do tego interaktywna mapa pomocy lokalnej, gdzie każdy mógł znaleźć pomoc w swojej okolicy, czyli pomoc w dowożeniu zakupów, pomoc psychologa oraz ośrodek pomocy społecznej prowadzony przez gminę, więc tutaj ta mapa powstała dosyć szybko i do tego alert próby oszustwa, czyli jeżeli ktoś gdzieś miałby styczność, że ktoś próbuje, mógł do nas to szybko zgłosić, my takie wyłapywaliśmy momenty. Ale chwilę później seniorzy zaczęli do nas jakby pisać, że potrzebują też trochę takiego zajęcia wolnego czasu, więc pojawiła się kultura rozrywka, msze online, muzea, spektakle, coraz więcej elementów, które pozwalały im spędzić czas. No to za chwilę się dowiedzieliśmy, że potrzebują się uczyć i to bardzo szybko i na wczoraj kompetencji cyfrowych, bo smartfon w szufladzie, a słabo sobie radzą z tym wszystkim, muszą tu i teraz. I powstała akademia, w ramach tej platformy powstała Akademia ABC, gdzie prowadzimy kursy kompetencji cyfrowych. Jeden jest dla początkujących, a drugi dla takich troszkę bardziej zaawansowanych. I one są na żywo, są prowadzone w grupach i od września ta agenda już będzie bardzo, bardzo bogata, więc tutaj nie tylko skupiona wokół cyfrowych kompetencji, ale też i kompetencji no, finansowych, czyli właśnie umiejętności obsługi różnych funkcji w bankach, ale też i bezpieczeństwa konsumenckiego. No już tutaj będziemy mieli taki pełen program, że tych kursów będzie co najmniej jeden dziennie na żywo. No i to był strzał w dziesiątkę, bo dostajemy przepiękne listy z podziękowaniami i to pokazuje, że to jest to, czego potrzebowali, więc no, Instytut też został postawiony do wyzwania, jak w tej sytuacji się mamy zachować i tak naprawdę następnego dnia po ogłoszeniu pandemii ten pomysł się pojawił i go realizujemy już w takim dosyć sporym zespole. A czy te listy były pisane elektronicznie, czy to były listy papierowe? Bardzo różnie. Otrzymujemy sporo listów papierowych w ogóle, nie tylko teraz, ale wcześniej też. Natomiast dostajemy listy na Messengerze pod naszym profilem na Facebooku, więc tam często piszą. I zdarzają się przez formularze kontaktowe. Natomiast najczęściej to jest Messenger i najczęściej to jest papier. A jak w ogóle ocenia Pani potencjał Silver Society czy Silver Economy w Polsce? Czy to jest temat w ogóle szeroko dyskutowany? Czy on no właśnie jest w Pani ocenie wart tego, żebyśmy dyskutowali także o tym, podobnie jak o edukacji, ochronie środowiska czy o kopalniach? No na pewno dyskusja o tym Silver Society nie powinna odbywać się w kategorii problemu, bo właśnie to społeczeństwo długożyjące to też jest obszar niezwykłej ilości innowacji i takich fajnych wyzwań w rozumieniu. No tak jak teraz opowiadam o tej platformie czy wspólnych działaniach z różnymi partnerami, to jest coś, co pobudza do tworzenia nowych rozwiązań. I na pewno ta dyskusja powinna odbywać się w tym pozytywnym duchu, tym bardziej, że każdy z nas przy odrobinie szczęścia tym seniorem też będzie, nawet jeżeli dzisiaj jeszcze nie jest. Więc tak naprawdę wszyscy rozmawiamy o sobie, bo albo jesteśmy dziś, albo będziemy, czy chcemy być jutro. I to wymaga pewnego przebudowania modelowego od systemu finansów publicznych poprzez rozwiązania systemowe do najmniejszych, najdrobniejszych punktów obsługi, załóżmy klienta gdzieś tam w każdej z miejscowości, czy to jest sklep spożywczy, czy to jest telefon komórkowy, czy dostawca energii, prądu i tak dalej. Więc tutaj ta dyskusja jest zdecydowanie za mała w kontekście do tego, jaka skala w tej chwili uczestników rynku, jeżeli mówimy o społeczeństwie osób po 60 roku życia, mamy w tej chwili 9,5 miliona, czyli ponad 23,4% naszego społeczeństwa to są osoby po 60 roku życia. Więc praktycznie co czwarta osoba jest w tym wieku. Ale jeżeli schodzimy do klientów 50+, tak jak ci marketerzy już tutaj zamykają grupę,
no to mamy praktycznie co trzeci klient, odbiorca naszej oferty usługi reklamy jest w tym wieku poza grupą komercyjną i to jest wiele milionów, ponad 12 milionów osób, jest 12,5 miliona, to jest 55+. No więc proporcja dyskusji na ten temat i znajomości potrzeb tej grupy społeczeństwa jest po prostu zupełnie nieadekwatna do tego, co powinno być, a dwa, potencjał gospodarczy, społeczny i ten zasób społeczny, który jest, bo tam jest niewiarygodny zasób społeczny. Niemożliwa w ogóle różnorodność postaw ludzi, doświadczeń, poglądów, często już takich poglądów bardzo wysyconych, dojrzałych, które mają w sobie bardzo wiele wartości. Zasób społeczny gdzieś tam też jest tak ciągle, mam wrażenie, schowany trochę w cieniu. No i ten zasób konsumencki, nabywczy, całego takiego, prawda, rozwoju, no to też w krajach rozwiniętych, tak jak już nie mówię o Japonii, bo tam to jest w ogóle cały przemysł i gigantyczna część rynku, to jest ten silver market, to w ogóle jest bardzo rozwinięte, ale weźmy na Europę, Francja, tutaj jest najbardziej obserwowanym przez nas z uwagi na partnerstwa liczne krajem, no to tam na przykład pracuje się też moda na przykład, prawda? Taki fajny artykuł czytałam, dlaczego rzeczy dla osób starszych są takie brzydkie. I wyjdźmy z tego, prawda? Czyli twórzmy fajne rzeczy, zróbmy z tego fajną część rynku, ale znowuż nie tak specjalnie dedykowaną, tylko po prostu przyjazną wiekowi, czyli pewne funkcjonalności, które po prostu pasują nam zawsze. I jest takie powiedzenie, że jak coś jest dobre dla osoby starszej w użytkowaniu bądź w rozumieniu tego, to doskonałe dla młodszej, bo to jest taki papier lakmusowy. Jak się sprawdzi w tej grupie, załóżmy, nie wiem, instrukcja obsługi czegoś. Jeżeli jest dobra dla seniora, to dla młodszego będzie doskonała. I bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować właśnie rozpoczynając od tego wątku, który poruszyliśmy na koniec, to znaczy o potencjale silver economy w Polsce. Przypomnę Państwu, że moim gościem była pani Marzena Rudnicka, prezes i założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również, do zobaczenia.